spotkaliśmy się na festiwalu Sztuki Ulicy, jest to trzecia edycja, gdzie jakby przedstawiamy pięć elementów hip-hopu, czyli rap, graffiti, breakdance, DJing, no i ten podstawowy jakby element, bez którego by to nie istniało, jest to wiedza. I są jak zwykle b-boye na freestyle różne. Festiwal. O, to jest ten festiwal i tu wbija ta chwila. Tobie jest dla ciebie taka miła zaraz chwila. Tu rozwija się jak klimata. Zatem kiedy wbijasz, to zwalniaj tempa. Bo kiedy tutaj wjeżdżam, wiesz, że myszków to chcę. I tak, definicje też może nie. To koszulki nie są złe, ale wiesz, że kiedy wbijam tu, no to się wie. Jak tu myszków, jak tu jest grubo. Wiesz, o co chodzi breakdance, tam jest grubo. Ty wiesz, o co chodzi. Tutaj są freestyle, to jest na zajawce. Jest bardzo fajnie, yo. Zaprosiliśmy tutaj DJ-a Big W, który jest jakby prezesem Polskiego Stowarzyszenia Kultury Hip-Hop i jakby liderem Zulu Nation w Polsce. Oczywiście tutaj dał wykład na temat tej kultury hip-hop, także to jest taki pozytywny akcent. Cieszę się, że zorganizowali to tutaj, jestem tutaj drugi raz. Pozytywna kultura hip-hop, wiele ludzi nie tylko związanych z kulturą hip-hop, pozytywny przekaz, robię takie rzeczy na całym świecie. Cieszę się, że tutaj to jest ogarnięte, że tutaj w Myszkowie takie coś się odbywa, że tutaj są rodzice z dziećmi, przychodzą, że mogą zobaczyć, jak wygląda prawdziwa kultura hip-hop. Nie narkotyki, przemoc i tak dalej, tylko pozytywna kultura hip-hop, graffiti, DJ, raper i dobra zabawa. Organizujemy to po raz trzeci z chłopakami i razem z MDK. Fajnie, że się takie rzeczy dzieją. Próbujemy ludziom pokazać, przekazać tą kulturę. Chciałam Wam serdecznie podziękować za to, że co roku z nami jesteście i za to, że co roku jest taki fajny klimat, taka fajna atmosfera. Za chwilkę przed Wami Ego Trip. Zapraszam serdecznie. Jest super impreza, cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, że w ogóle coś takiego dzieje się w Myszkowie. Chciałabym, żeby częściej było takich, więcej takich imprez. Myślę, że w Myszkowie powstają fajne zespoły i warto tutaj być po prostu. No myślę, że fajna inicjatywa naprawdę, że takie rzeczy się w ogóle dzieją i są organizowane przez właśnie Miejski Dom Kultury. No i tylko życzyć sobie, żebyśmy to robili częściej po prostu, żeby to nie było raz w roku, tylko parę razy w roku. Chłopaki z Ego Trip są super, trip jest zajebisty, klimat super, niech się dzieje. Z dnia na dzień, z roku na rok staramy się to, tą ekspansję poszerzać, tak, żeby to było jeszcze większe, jeszcze lepsze, każdy element, żeby był bardziej wyeksponowany. Także za rok uważam, że będzie jeszcze więcej atrakcji, będzie więcej składów, będą bardziej topowe składy, ale również nie zapominamy o podziemiu, tylko lecimy i pokazujemy składy undergroundowe, bo o to też w tym chodzi wszystkim, przede wszystkim, tak?